Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Blue and Green Ceramic Alloy Rim Coat. Powłoka do felg. I teraz tak, nie wiem jaka cena, na którą stronę bym nie wszedł. Nie ma ceny produktu, ale wyczytałem, że powłokę możemy kłaść od jednej warstwy do pięciu warstw, więc kurczę, niby każda kolejna warstwa ma potęgować przyciemnienie i połysk. Kurczę, jedno z drugim się trochę kłóci. No ale dobra. Zrobimy tak. Zrobię. Tu felga naprzód, ta, którą widzisz. Położę jedną warstwę. Felga tylnia. I tam postaram się położyć pięć. Trudno. Zobaczymy, co będzie. Czy rzeczywiście będzie lepsze przyciemnienie, czy rzeczywiście ta żywotność będzie zdecydowanie lepsza, czy lepiej się będzie domywać. Czas pokaże. Produkt aplikujemy i od 5 do 10 minut odczekujemy i później docieramy. Kurczę, no jak słyszysz, wygląda to banalnie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Fajnie, bo położę sobie na tę felgę powłokę i przeskoczę na drugą. Aplikował będę, słuchaj, też aplikatorkiem takim, kurczę, od... Co to była za powłoka? Kurczę, firma. Zirconite, właśnie. Chyba tam, co to było? ZQ5? Chyba tak. Bardzo fajne. Akurat duże felgi, to będzie idealnie się tym aplikowało. A docierał będę FX Protect. Fantastyczne fibry. Naprawdę, kurczę, no jestem pod wrażeniem. Naprawdę mikrofibr. Mają jeszcze takie niebieskie, bardzo tłuste, z tym fajnym splotem. Ogólnie, jeżeli chodzi o mikrofibry na chwilę obecną, jaram się troszeczkę FX Protect, naprawdę. Jakość wykonania i praca tymi mikrofibrami, pranie w ogóle tych mikrofibr, czuć tu jakość, naprawdę czuć jakość. To co? Leci, nie? Tak jak widziałeś, odpuściłem najpierw K2 Cleanet Pro, później pojechałem to produktem inspekcyjnym. No tak, produktem inspekcyjnym do odtłuszczania lakieru, wymywania pasty od firmy Detail, która ma fantastyczny zapach. Robiłem to wczoraj wieczorem, po to, żeby mi to ładnie wszystko odparowało. Dzisiaj jeszcze czuję ten produkt od Detail. Wiadro z wodą, ciepło na mikrofibry. No nic, zaczynamy zabawę. Teraz tak, produkt będzie sprzedawany, jeżeli będzie sprzedawany, a mam nadzieję, że będzie, a raczej na pewno będzie, w pojemnościach 100 ml, więc cena czuję, że będzie opór. Zapach. I już Ci mówię, że coś mi przypomina i nie wiem co. Przyjemny, tak jakbym tą powłokę już gdzieś kładł. Naprawdę. Grafenowa? Kiedyś z dodatkiem grafenu może, tak? Tak, tak jakbym kładł już tą powłokę. Okej, okay. Leci. Zobaczmy, jak to będzie się... O, dobrze. Uwielbiam te butelki. O, widziałeś to? I lecimy. Zaczynamy. O, ale przesadziłem z ilością. Ojej. Oja. No, aplikacja. Banał. Naprawdę. Zobacz. Przesadziłem z ilością. Zdecydowanie. No niestety nie jest to oryginalna butelka. I z tego względu, niestety, leci jak leci z nich. Słuchaj, no co Ci mogę powiedzieć? No banalnie się to aplikuje. Zobacz, jak dużo jest tego towaru. No, tu będzie mogło poleżeć. W miejscu, w którym zaaplikowałem powłokę, rzeczywiście widać takie jakby przyciemnienie. O, widzisz? No, jest takie, kurcze, ale to wiadomo. Z racji tego, że siedzi towar. Okej. Banał. Aplikacja to będzie banał, naprawdę. Żeby nic nie pominąć, to jest najważniejsze. Okej. Okej. I teraz co robimy? Składamy na pół i lecimy. Raz, dwa, trzy i cztery. Wszędzie? Podejrzewam, że wszędzie. Błyszczy się wszędzie? Błyszczy się wszędzie. Okej. Odwracam. Hopsa! Hoppa! O! I lecimy wnętrze felgi. Tu
Prawdopodobnie będziesz to słabiej widział, no ale co zrobić? Taki rok. Okej. Dobra. O ja. Aplikacja jest banalna, słuchaj. Tak, zapach tak jakbym ją już kiedyś kładł, naprawdę. Tak jakbym ją kładł, czyli nie różni się niczym od zapachem od klasycznych powłok. Dobra. Okej, tu i teraz tak. Na dzień dobry po nałożeniu widzę, że rzeczywiście flądra może przyciemniać. Daje efekt takiego mokrego uderzenia, ale to mamy zaraz po aplikacji produktu. Zobaczymy, jak dotrzemy, co będzie. Nie ma co się jarać zawczasu. Dziwi mnie to 5 porcji. Kurczę, no, trochę dużo. Pierwszy raz się spotykam, żeby warstwować aż taką ilością. Rozumiem, sztuka, dwie. Okej, słuchaj. Tę odstawiam i przeskakuję na następną. Czas operacyjny 9:16, żebym pamiętał mniej więcej, jak to czasowo ma wyglądać. Okej. To co? Lecimy dalej. Tu jest tył, więc na tą pójdzie dużo więcej. Tu jest ta felga, która, kurczę, niestety jest strzelona. Nie zauważyłem. Dobra, tu już wystarczy odrobinka. Powłoka będzie wydajna. To już widzę, bo ja na początku pojechałem grubo, ale powłoka będzie wydajna. Poślizg, naprawdę aplikacja jest fenomenalna. To nawet nie zacząłem od wentyla z tego względu, że widzę, gdzie ją położyłem. Okej. Nie no, fantastycznie się ją kładzie. Naprawdę. Dobra. Jeszcze jak ten aplikator ją złapał odpowiednio, w środku ma gąbeczkę. Niekończąca się historia. Jadę, jadę. Jadę, jadę sobie. Bardzo fajnie. Przyjemnie. No i takie powłoki chcemy. Dzisiaj mamy środa. Kurczę, troszeczkę jestem niewyspany, w pracy byłem. I w ten poniedziałek będzie Metal Guard od Ultra Coat. Którzy się tak wszyscy jarają. Co do powłoki, no... Nie no, samo oczyszczanie rzeczywiście flądra siedzi, ale aplikacja nie jest tak banalna, jak niektórzy piszą. No ale to wiadomo. Dla jednego może być to super aplikacja, dla drugiego może być to problem. Dla mnie akurat problemu jakiegoś strasznego nie było, ale nie jest to powłoka, którą się kładzie i zapominasz. No trzeba się tam trochę pobawić, dotrzeć, zebrać. O, w ten sposób wygląda aplikacja. Wszędzie mamy? Słuchaj, wszędzie mamy, elegancko. Odwracam. O, tak. Idealnie. Aplikator. I lecimy dalej. I wystarczy. No szkoda, że z tego tak dziwnie leci. Zacznę tak i wzdłużnie, a później poprzecznie. Tu wnętrze felgi, wiadomo, bardziej matowe. Czuję, że więcej chłonie materiału. Ale już jest ok. I teraz góra, dół. Aplikator też sobie wymyję. Po to ta woda, żeby... Zobaczę, czy będę mógł go jeszcze używać po tej powłoce, czy raczej niekoniecznie. Znając życie, to nic z tego nie będzie, bo aplikator jak zaciągnie powłokę, tak już po wszystkim. Tym bardziej, że będę robił długie przerwy. Możliwe, że nawet będę musiał z niego, słuchaj, zrezygnować. 5 warstw, ja pierdzielę. Masakra. Też sobie wymyślili. Co? Nieźle. Okej. To jest ta, co będzie miała właśnie 5 warstw. Okej, tu zakręcamy. Słuchaj, idealnie się wyrobiłem. Jest 9:20. Odłożę tę felgę i dotrę tamtą. Hopsa! Opa. To co? Bawimy się w docierkę?
20 po. Słuchaj, paluchem sprawdzę. Ojej, sieci. Słuchaj, już wiem, że zbieranie będzie idealne. Że będzie perfekcyjne. Latarkę jeszcze wezmę. No siedzi, siedzi. Z 5 do 10 minut. Dobra, atakujemy po 5 minutach. Zobaczmy. Tutaj z ilością przesadziłem i to zdrowo. Ależ mięciutkie, fajne. Zobacz. Zero. Tak jak myślałem. Ja pierniczę. Tutaj na czarnym. Zobaczmy. Perfekcyjnie, słuchaj. No i to jest właśnie to. Super. Fantastyczna sprawa. No i połysk, jakby nie było, usiadł. Zgasło. Ale nawilżenie tak jakby zostało takie, kurczę, mokre właśnie. Możliwe, że ono będzie bardziej przyciemniać niż dawać połysk. Tego niestety nie sprawdzę, bo nie kleiłem tasiemki. Bo mnie to wkurza, później mam takie odciny. Trochę to drażni. No i słuchaj, no co mogę powiedzieć wstępnie? No tak jak widzisz, no bezproblemowo. Tutaj w zakamarkach muszę pilnować. Naprawdę zero wysiłku, nic, kompletnie. No, zbieranie, tak jakbym, nie wiem, wycierał wodę. Naprawdę, pięknie. Idealny poślizg, idealne zbieranie, pięknie. Mikrofibra sobie z tym poradziła. Idiotoodporny produkt na maksa. Kwestia tylko, jak długo posiedzi. Odwracam. Ale ciężkie. Ale nawet sprytnie poszło. I cały czas ta sama strona mikrofibry. Nic nie zmienię. Tutaj we wnętrzu też delikatny opór, ale tutaj, tak jak mówię, jest bardziej matowo. Delikatny opór jest. Ale jak już później produkt się skończy, idzie idealnie. Super, tak naprawdę robisz pełny komplet i później sobie docierasz. Tak, słuchaj, już widzę, że mega przyciemnia. Przyciemnia i dodaje takiego mokrego wyglądu, co jest bardzo fajne, uwielbiam. Odwróciłem, tak jak zauważyłeś, mikrofibrę, bo już czułem, że produkt nie zbieram, a rozprowadzam, co też jest fajne. Z tego względu, że jak będą gdzieś jakieś niedociągnięcia, jeszcze rozprowadzę to mikrofibrą. Wiadomo, jak to jest przy aplikacji, dlatego nieraz woski czy powłoki, nieraz warto położyć drugi raz, jak nie ma się pewności, że wszędzie się to rozłożyło równo, a szczególnie przy woskach. Słuchaj, co mogę powiedzieć? Patrząc na te ramiona, maksymalnie je nawilżyło, tak jakbym położył jakiś cleaner pod wosk, tak naprawdę nasączyło taki mokry ten wygląd. Fajnie, podoba mi się. Co my tu mamy? A myślałem, że coś się wydarzyło. Nie, dobra, wszystko gra. Teraz jeszcze rzut latarą. Ok, pięknie. Teraz tak, pozwalam sobie odwrócić, żeby wiedzieć, że... Także nie śpieszymy się przy tej powłoce, nie musimy. Powłoka tego nie wymaga w żaden sposób, słuchaj. 24 po. I na miękko. Na mięciutko. Teraz już tak finalnie sobie dotrę. Tu będzie ta jedna warstwa tej powłoki. Poślizg. No jest. Jest, jest. Naprawdę wyczuwalny. No siedzi, siedzi. Połysk. Słuchaj, ze względu na ten lakier, on nie jest typowo taki w połysku, jest troszeczkę matowy taki, można powiedzieć, satynowy. O! Bardziej taka satyna. Co zauważyłem? Fantastycznie nawilżyło te felgi. Przyciemniło je, na pewno. Zdecydowanie je przyciemniło i dodało takiego mokrego wyglądu. Połysk, tak, zdecydowanie się poprawił, ale moim zdaniem
Powłoka bardziej dodaje takiego przyciemnienia, mokrego uderzenia niż połysku. Zdecydowanie. Co na felgach moim zdaniem jest bardzo fajne. Wolę. Na felgach zdecydowanie wolę takie. Jeszcze na lakierze też wolę mokre. Mokre uderzenie. Uwielbiam w ogóle mokre uderzenie. Jest. Uwielbiam. Szkło jest fajne, ale jak jest mokre uderzenie, takie ciemne, kurcze. No niestety delikatnie, można powiedzieć troszeczkę stonowane, ale jak uzupełnione w miarę dobrym połyskiem, to nie ma bata. Jeszcze jak wyjedziesz autem tak pod wieczór, jak już słoneczko zachodzi, jaja urywa. Naprawdę. Nie ma osoby, która by się za autem nie obejrzała. Okej. Okay. Słuchaj, tej feldze dziękujemy. Po prostu. Teraz tak, robię jeszcze jeden myk. Zobacz, jedna mikrofibra i odwracam z tej strony i przeskoczę na tamtą felgę i będę gnębił tam 5 porcji. Nie wiem, ile czasu minęło. 27 po. Tam skończyłem, kurczę. Było 20, 24. No, powiedzmy, że prawie 5 minut. Teraz tak. Tu, gdzie było mniej powłoki, jest delikatny filtr. Tu, gdzie było więcej, wiadomo, jest tłusto. O. Fantastycznie. Taka tłuściuteńka. Siedzi długo. Naprawdę długo. Nie śpieszymy się. Bajka. Naprawdę. Super. No co mogę powiedzieć? No zresztą po świece. No. I o, tutaj jakby troszeczkę już przysychała. Poczekaj. I problem. Bez problemu się dotarła, przepraszam. No dobra, zbieram. Znaczy się docieram w sumie to. Zbieram. No i tutaj to samo. No tu już przetrzymałem mniej towaru. Delikatny opór. Ale też nie stwarza jakiegoś strasznego problemu. Super. No i taka zabawa to jest fajna. Zabawa. Nie ciągnie się. Nie musisz jej zbierać. Tu, tak jak przy Metal Guardzie, kurczę, tu jest, tu nie ma, tu czuję opór, zmiana mikrofibry. Po prostu kładziesz, docierasz, zapominasz. Z tym, że z reguły, tak jak mówię, powłoki, które się paskudnie, oczywiście nie jest to klasyką, które się trudniej kładą, z reguły siedzą dłużej, mają lepsze samooczyszczanie, ale już w tych czasach naprawdę firmy robią takie powłoki, gdzie aplikacja jest banalna, a trwałość, samooczyszczanie i docieranie aplikacja jest naprawdę wszystko zachowane na bardzo wysokim levelu, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Okej. Okay. Tak jak widzisz. No co ja mam ci powiedzieć? No jest fantastycznie. Odwróciłem sobie mikrofibrę, teraz to dotrę i przejdę do wnętrza. O, i teraz to już w ogóle czuję poślizg, jak odwróciłem. Standardowo, czyli jedna strona zbiera, druga dociera. Okej. Tarararam, tam tarararam. Bardzo, bardzo fajnie. Tim, tirim, tim, tim. Teraz jeszcze tu wnętrze. Odwracam. Hopsa! Ach, dziadzia, ile ty masz siłaki. Ty jesteś mocny gość. Kurczę. Skromny do tego. Oczywiście skromność to wrodzona. No dobrze. No to co, wnętrze. Zobaczmy, latarka. Sprawdź, dziadzie. Słuchaj, tutaj wygląda jakby powłoka sama wchłonęła w lakier. Naprawdę. Jak wygląda, jakbym nic nie musiał robić. Ale przetrę. Słuchaj. Sucho. Odparowała. Bez smug. Na satynowym, takim matowym lakierze, można powiedzieć. Wciągło. Po prostu powłokę wciągło. Jak, kurczę, w kanapeczkę. Ale przejadę. Jest delikatny opór, tak. Czuję, że położyłem powłokę. Jest delikatny opór.
Oczywiście. Aha. Tu też. Czyli jednak widzisz, ona sama by odparowała. Nic bym nie musiał robić akurat przy tej fali. Nie wiem, jakby się zachowało przy czarnych piano. Chociaż tam na kapsylu też, kurczę, ładnie mi się dotarło. Nic nie zostało, ale nie zostawiłem powłoki do odparowania całkowitego. Skuszę się na to, że myślę, że powłokę będzie można zostawić. Ona sobie sama odparuje. Cienka warstwa. Idealnie. Banał, banał, banał. Ale po przetarciu widzę, że poprawia się połysk. Czyli jednak lepiej dotrzeć. Widzę tutaj po tych ramionach. Tak, zdecydowanie. Tutaj też po tym widzę, że jednak zdecydowanie połysk się poprawia, jak docieram. O, widzisz, zniszczyłem sobie mikrofibrę napisami. Gdzieś był zadzior. Dobra, to ją już sobie odłożę. Ok, i do wody. No to co? Następna porcja. To będzie druga. Słuchaj, teraz tak. Widziałeś aplikację. Nie będę Cię męczył. Postaram się położyć jeszcze 5 porcji. I przy 5 porcji powiem Ci, jak wyglądały poszczególne aplikacje. Czy jest w ogóle sens się pchać w te 5 porcji. Mam nadzieję, że... Znaczy, tu już widzę. Fajny połysk i on jest taki, kurczę, naprawdę ta felga zrobiła się mokra. Mam nadzieję, że każda porcja doda coś od siebie, przyciemnienia i połysku. No kiedyś musi się skończyć, kurczę, to przyciemnienie i połysk, przecież to wiecznie nie będzie przyciemniać. 5 porcji moim zdaniem trochę dużo, ale jak producent twierdzi, że do 5 porcji zaryzykuje. Jestem DJ Dziadzia, alias hardkorowy papa. Don Dada, świeżo upieczony tarwa. Rym składam, PDG wandal wymiatam. Ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do 5 nad ranem, wiesz co jest grane? To pewne jak amen w pacierzu. Wyższe nie pozuj, wyższe wyluzuj. Ej, Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma. No dobrze, ostatnie podejście. To już będzie tak. 4 porcja, czyli 4 docieranko i 5 aplikacja. Co zauważyłem, słuchaj? Po 3 porcji, jak dla mnie, przestało tak jakby przyciemnieć. Pojawił się, jakby felga zrobiła się jaśniejsza, jakby pojawił się większy połysk przy 3 porcji. Nie wiem, jak teraz przy 4. A, i przy 3 porcji teraz dopiero tak czuję, że taki ten zbieranie jest fenomenalne. Jeszcze fajniejsze niż przedtem. Nie czuję w ogóle oporu. Tak jakby moim zdaniem warto było położyć 3 porcje. Naprawdę. Druga aplikacja drugiej porcji była taka sobie. 3 porcji taka sobie, o właśnie, a 4 porcja idealnie. To może tak powiem. 4 porcja aplikacji kładła się super, bo do 3 porcji było słabo, a przy docieraniu po 3 porcji zaczęło się naprawdę super przyjemnie, tak jeszcze fajniej, o może tak, docierać. Co zauważyłem, tak jak mówię, po 3 porcji jakby więcej połysku dostała, jakby nie było już tego takiego maksymalnego przyciemnienia, jakie zostawiała takiego. No widać, że po 3 porcji. Przy 4? Czy widzę większy połysk? Nie. Myślę, że na 3 porcji to podbicie się zatrzymało, ale tak czy tak 5 położę. Oczywiście, że tak. Powłoka będzie na pewno mega wydajna, słuchaj. Na bank. To jest więcej niż pewne. Niestety tutaj z tego względu, że z tej butelki leci jak leci, tutaj no połowę zużyłem. Czyli to mamy już, jakbym zaaplikował tam jedna i tu 4 porcje. O, no to już mamy zestaw zrobiony. Połową butelki, gdzie, podkreślam, ta gąbka chłonie ten aplikator. Jakbym wziął sobie sudę, to by było zdecydowanie wydajniej. Albo płatek kosmetyczny, zdecydowanie. Co ja robię? Docieranko, kurczę. Tak jak mówię, no niewyspany jestem i jest jak jest. Przepraszam. Już się poprawiam. We wnętrzu też zauważyłem po 3 porcji właśnie
lepszą aplikację i fajniejsze docieranie. Przy każdej porcji czekałem 10 minut, tak żeby dać równe 10 minut i słuchaj powłoka, spokojnie, nie masz co się śpieszyć. Po 10, po 15 minutach w temperaturze, tak jak ja mam pokojowej, okolice 20 stopni, jest rewelacja, naprawdę, bezproblemowa powłoka. Tak naprawdę to ona mi trochę przypomina tego Zarconite'a. Z tym, że moim zdaniem bardziej idzie w przyciemnienie, tamta chyba bardziej jednak w połysk. Dobra, i słuchaj, ostatnia porcja, ciężkie te felki, naprawdę ciężkie. Ostatnia porcyjka, spodnie brudne, trochę sierści, w przerwie psy mnie atakują. O, tak sobie pozwolę rozłożyć. No widzisz, jak to jest z tej buty leci. No, ten aplikator ciągnie dużo materiału, więc tak jak mówię, płatek kosmetyczny czy sudę i masz naprawdę wydajność na wysokim levelu. Tłustość tej powłoki, płynność tej powłoki. Naprawdę aplikacja jest miodzio. I tu widzę. Uja, tak, teraz dopiero. Tak, trzy porcje. Po trzech porcjach robi się mega śliskość. I rzeczywiście zostaje przyciemnienie i dodaje tego połysku. Lecimy, ostatnia piąta. Bo druga porcja była najgorsza i trzecia, tak jakbym zbierał te wcześniejsze. Dopiero czwarta, tak naprawdę przyjemnie. Czy trzecia, już nie pamiętam. Chyba tak, trzecia. No, widzisz, za dużo porcji. Ale tak czy tak, moim zdaniem, jakbym miał kłaść tę powłokę, to właśnie trzy porcyjki w odstępie 10 minut. Super. Dobra, tu ładnie, tak żeby wszędzie dotrzeć. Co tam? Niski poziom baterii, rozumiem. Weźmiemy to pod uwagę. Dobrze. Odkładam, odwracam. I co? I materiał. Także taką buteleczką, tu jest 15 ml, myślę, że 3 zestawy robisz na miękko. Felg 19, naprawdę. 3 zestawy jesteś w stanie ogarnąć płatkiem kosmetycznym albo sudę. Ta gąbka jest wygodna, jest fajna, ale niestety ona chłonie dużo materiału, ale też i długo, dłużej trzyma i go oddaje, więc można powiedzieć, że na jedno wychodzi. Ale jestem przekonany, że 3 zestawy 19 spokojnie robię tą ilością. Minus tej powłoki. Ilość, jaką, którą będzie można kupić. 100 ml. No jest to strzał w kolano, jeżeli chodzi o tę firmę, bo no kurczę, stówka to jest bardzo dużo. Naprawdę mnóstwo. Bardzo dużo. Stówka to jest, kurczę, bardzo duża ilość tej powłoki. Ta buteleczka spokojnie, wiadomo, chcemy mieć co jakiś czas inny produkt, żeby sobie testować, sprawdzać, no, a kupując stówę, no to jesteśmy, kurczę, uwiązani w zależności, ile siedzi. Na kilka sezonów. Dobra, słuchaj, ja teraz tak odwracam. To mamy tak, piąta aplikacja, godzina 10:15, godzina 10:25, pojawiam się tu i ostatnie docieranko i... Tu już jest kropling nawet. Ja mam wylewną wymowę. Już się robią kropelki. Tak jak mówiłem, 25 po przychodzę i już robimy takie finalne docieranko, czyli mikrofibra ostateczna, już taka świeżuteńka, żeby wyciągnąć. Kurczę, fajnie jakby to, co teraz położyłem, jakby to zostało, bo te felgi, wiadomo, one są takie troszeczkę satynowe, no nie są w połysku, a w połysku ładnie to wygląda bez docierki. Naprawdę przyjemnie. No dobrze, ostatnie, piąte docieranko. Widzę, że tu zajechałem trochę na oponę. Widzę, że produkt siedzi, 10:35. Słuchaj, nie wiem, ile czasu minęło, tak na oko siedzi. No naprawdę fenomenalna powłoka. Bezproblemowa. No, robisz 4 felgi, pijesz kawę, przychodzisz, docierasz. Super. Ostatnia fibra. Już ostatecznie jedziemy i zobaczmy, jak będzie. No nie, no zbiera się obłędnie. Mam wrażenie, że im dłużej leży, słuchaj,
tym lepiej się zbiera. Oj, 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 świeża fibra to już w ogóle miód. Miód i orzeszki. Teraz tak, różnice. Słuchaj, może ta piąta czy coś dodała. Po trzeciej, moim zdaniem trzecia warstwa była taka zauważalna, gdzie kurczę rzeczywiście ten połysk i czwarte docieranie, gdzie było tak naprawdę fantastycznie. I moim zdaniem kładłbym trzy warstwy, jeżeli chodzi o tę powłokę. Jedna warstwa bardziej moim zdaniem przyciemnia niż dodaje połysku. Robi taki mokry ten wygląd. Tutaj troszeczkę jakby to się zgubiło. Rzeczywiście zdecydowanie jest więcej połysku. Takie moje odczucie. Czy powłoka jest fajna? Moim zdaniem zajebista, naprawdę. Niestety, minus, tak jak mówiłem wcześniej. Pojemność. 100 ml. No kurczę, dużo. Dużo za dużo. Także tutaj osoba, która mi to wysyłała, nie pamiętam, czy to był. Kto to był? Kurczę. Oj, nie pamiętam. Nie przypomnę sobie. Zresztą nieważne. Na pewno będziesz oglądał ten film, mistrzuniu. To poproszę, pomyślcie nad tym, żeby... No, chociaż nie, no firma pewnie nie wypuszcza w mniejszych pojemnościach, więc tutaj za wiele manewru nie macie. Chyba, że się mylę. Dobrze. Odwracam mikrofibrę. Tutaj już ostateczne docieranko. Tak, żeby było już... Ojej. Ale poślizg. Naprawdę. No, jest różnica. Jest różnica pomiędzy jedną warstwą trzema, a moim zdaniem pięcioma chyba. Wiesz co? Jakby rzeczywiście odrobinkę lepiej. Czy warto kłaść pięć warstw? Wiesz co? Przy takiej ilości powłoki, jak się zdecydujesz, myślę, że warto. Choćby nawet dlatego, że nie namęczysz się. W ogóle. Zobacz, to jest po prostu czysta przyjemność. Kurczę, żeby tak woski się docierały i kładły. Oczywiście są takie woski. Ale żeby większość powłok, o właśnie, tak dawała radę. Super. No, zero problemów. Ostatnie podejście. O, widziałeś to? Sprytnie, co? Ma się tę moc, kurczę. Ma się. Okej. Wczoraj z synem ćwiczyłem właśnie na bicka. Tricepsik rąsie robiłem. Przedwczoraj trening. Co my to robiliśmy? Kurczę. Cardio, tak. Pomieszane troszeczkę z interwałem. Cardio, to było typowe cardio. Ćwiczenia. No i żeby się troszeczkę wzmocnić. Wydolność, żeby była, wiadomo. A jak się połączy treningi siłowe z wydolnością, jest naprawdę obłędnie. Ale to ja się tak za mocno na tym nie znam. Co ja wiem o życiu? Jak to mówią, co ty wiesz o życiu? Ze śmietnika jadłeś? No właśnie. Okej. To. Najbardziej, słuchaj, zauważyłem tu właśnie połysk. Na tym ramionach. Tutaj widać, że rzeczywiście różnica jest. Tu muszę uważać, bo tu mi niszczyło mikrofibrę. No dobra, jeszcze odwrócę tak dla zasady. O. Cyk. Okej. Latareczka. Zobaczmy. No kurczę, idealo. Teraz tak, jeszcze tutaj odwróciłem przetrądla. Myślę, że nie ma sensu, już jest idealnie, nie czuję nigdzie oporu. Dobra, do wody. Śliskość. No jest. Podsumowując, słuchaj, żeby nie naciągać minut, nie nabijać. W pomieszczeniu, słuchaj, to jest szósta aplikacja i tak naprawdę szósta? Tak, bo tutaj pięć i tam jedna. Rewelacja. Zero zmęczenia nocha. Naprawdę powłoka, tak jak niektóre męczą i czuję, że aż głowa boli, kurczę, i w nosie to siedzi. Tutaj nie ma
takiego dyskomfortu. Aplikacja banał. No po prostu bajeczka. Docieranie to samo. Powłoka jest mega bezproblemowa. Aplikujesz na jedną felgę, lecisz ogólnie komplet, wracasz i docierasz sobie pierwszą i tak możesz takie kółeczko robić właśnie, kurczę, do 5 porcji. Osobiście, jedna porcja moim zdaniem mega przyciemniła, dała takiego mokrego lakieru. Druga też można powiedzieć, że troszeczkę przyciemniła. Dopiero przy trzeciej porcji zauważyłem, że podbiło ten połysk. Tak jakby trzecia porcja, kurczę, podbicie tego połysku rzeczywiście... To przyciemnienie jakby zostało, ale pokazało więcej połysku. I czwarte docieranie, poezja. Później czwarta aplikacja i piąta aplikacja. Czy dodało coś? Kurczę, wiesz co? Tak mam mieszane uczucia. Ale patrząc na ilość tej powłoki, słuchaj, pchałbym się w 5 porcji, bo naprawdę powłoka jest tak mega bezproblemowa, że nie namęczysz się. Nie namęczysz się. Spokojnie. Aplikujesz. Ja mam wrażenie, że tutaj jakbym dał 15 minut, to i tak nie stworzyłaby mi problemu. Kolejna rzecz. Powłoka będzie mega wydajna. Ja tutaj zużyłem połowę butelki. Ale, tak jak mówię, no tu jest 6 felg, 19, z czego aplikowane, tak jak mówię, no tutaj nie udało mi się tak, żeby kropelkowało. Wylewało się, jak ze zwykłej butelki, więc tutaj też oszczędnie nie poszło. Jakbym to zrobił na sudę albo na awaciku, zdecydowanie tutaj wydajność by była lepsza. I moim zdaniem taką buteleczką, tu jest 15 ml, myślę, że 3 komplety spokojnie, spokojniutko 3 komplety miażdżysz. Setką, kurczę, sobie, sąsiadowi, jak mieszkasz w bloku, to cały blok oblecisz. Nie no, żartuję. Mega wydajna. Naprawdę, bardzo fajna powłoka. Teraz tak, słuchaj. Wykończenie mi się podoba. Rzeczywiście podoba mi się wykończenie. Fajne. W dalszej części filmu, znaczy nie, no nie będzie dalszej części filmu, bo dzisiaj mamy, słuchaj, 7 grudnia. Film nie wiem, kiedy się pojawi. Nie wiem, czy zdążę. Jeżeli będzie emisja filmu, nie wiem, czy zdążę pokazać cropping. Więc zrobimy tak. W sumie ja zrobię. Mam taki plan. Na końcu filmu, jeżeli nie będzie propozycji z croppingu tego produktu, to postaram się uzupełnić dodatkowym filmem, jeżeli chodzi właśnie o kropelki, przy montażu felg, jak zacznie się sezon letni. Jeżeli pojawia się już takie temperatury, że zobaczę, że będę mógł felgi zarzucić, będzie też w propozycji filmu cropping tej powłoki. Teraz tak, felgi poleżą sobie tutaj jakieś 2 tygodnie. Po tygodniu będę chciał uzupełnić opony dressingiem, tak, już dressing na zimę, ten, który testuję, właśnie już jest zarzucony, będę chciał sprawdzić też latem, no i też w odpowiednim czasie wskoczy. I żeby było już tak kończąc, ta felga to jest tył, która ma ET25, która jest tutaj delikatnie skrzywiona, tak jak widać. Będzie miała 5 porcji i pójdzie na tył. Z tego względu, że tył ma gorzej. Przód jedna porcja i zobaczymy, czy naprawdę jest różnica, jeżeli chodzi o warstwowanie tego produktu, czy rzeczywiście wystarczy jedna porcja i mamy ten sam efekt, znaczy efekt. Chodzi o trwałość i o samooczyszczanie, bo to też jest ważne przy powłokach. Latem wiadomo, mamy inne zabrudzenia, więc tutaj kurczę, bo ja tę powłokę, tak jak aplikowałem, czuję ją jak taką miękką powłokę, lekką powłokę, tak jak właśnie Zirconite, że tak sezonik, może dwa, takie mam wrażenie, ale to oczywiście nie jest powiedziane, że ona nie posiedzi 2 czy 3 sezonów, tego nie wiem, będę badał. No dobra, słuchaj, żeby już nie czarować, powłoka naprawdę zajebiaszcza. Nie męczy nocha, super się aplikuje, super się dociera, warstwujesz do 5 porcji, po trzeciej porcji podbija połysk, zostaje przyciemnienie. Przy 5 porcjach moim zdaniem może jeszcze minimalnie coś tam poprawia ten połysk, ale poprawia na pewno poślizg. I teraz tak, z moich obserwacji oczywiście, zaraz sprawdzę tu, o, z tej strony, o tak, zdecydowanie, zdecydowanie poprawia poślizg, czyli jakby była lepsza ochrona na dzień dobry. Aplikujesz sobie na jedną, lecisz kolejne
i później wracasz do tej pierwszej, którą aplikowałeś, której zaczynałeś, docierasz, ewentualnie możesz zaaplikować wszystkie, poczekać 10 minut, dotrzesz, też nie stworzy Ci problemu. Naprawdę, tak naprawdę, moim zdaniem, idiotoodporna powłoka. Teraz tylko kwestia, jak długo posiedzi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Jaki dziadzia, co za dziadzia, 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 jaki dziadzia, co za dziadzia.